Zakończenie wakacji mieszkańcy Kętrzyna świętowali już w piątek 28 sierpnia. W kętrzyńskim amfiteatrze rozbrzmiewały dźwięki muzyki hip-hop, dancehall i reggae. Jako pierwsi na scenie pojawili się Bob One i Bass Taipan. Będziesz jak kula dum-dum. Poznasz wartości większe niż pieniędzy szum. Poczuj gwiazd księga, a po to da mi wróg. Chodź z nami, odkierunkujemy twój pokój. Czy uważasz się za pioniera muzyki hip-hop, reggae, dancehall w Polsce? Jeżeli nie, ty, to kto? Wiesz co, nie uważam się za pioniera czegokolwiek. A kto? Ciężko mi powiedzieć, no hip-hopu to na pewno wiesz, gdzieś tam z góry ja patrzy Molesta, Trzycha. W klimaty reggae? No w klimaty reggae, no to wiesz co, nie wiem, Pablo Paweł na pewno tam dużo wcześniej coś robił niż ja. Ciężko jest mi teraz sobie przypomnieć, kto tam był. Globus był taki koleś z tego. No tak, ale to wiesz, chodzi mi o jakby takie najbardziej nawijane w moim klimacie, nie? No to wiadomo, że jeżeli chodzi o zespoły, to właśnie Bakrzysz Dab, Izrael, nie wiem, Immanuel i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o nawijaczy, to tak jak mówię, no według mnie to tam gdzieś Pablo Paweł może być uznawany za pioniera. Ja się nie poczuwam absolutnie do tej odpowiedzialności. Fani czekali na twoją płytę 4 lata od wydania pierwszej, poprzedniej. Ile muszą czekać teraz na kolejną? O, to jest pytanie w stylu kiedy magisterka. No, najbardziej ulubione pytanie każdego artysty i każdego studenta też. Wiesz co, no to tak naprawdę robię tą płytę, robię faktycznie, może nie robię jej jakoś bardzo szybko, ale myślę, że max w przyszłym roku ona będzie już na pewno. Co jest dla ciebie ważniejsze, beat czy słowo? Wiesz co, nie da się tak powiedzieć. Wiadomo, że to co robimy to jest, wiesz, muzyka też przede wszystkim i to nie może być tak, że ktoś pisze świetne teksty, ale po prostu gdzieś tam w ogóle to nie siedzi w bicie i nie ma to rytmiki. Myślę, że najważniejsze jest jak to wszystko hula jako całość, bo są ludzie, którzy piszą zajebiste teksty, ale na przykład nie potrafią się zmieścić w bicie i odwrotnie, są ludzie, którzy po prostu nie mają nic specjalnie do powiedzenia, ale robią to na takich bitach i w taki sposób, że jest bardzo fajnie, więc tak naprawdę nie ma jakiejś tam uniwersalnej receptury. Myślę, że to jest po prostu całość, która musi ze sobą iść w synergii. Ważne jest to, żeby tekst odpowiadał też bitowi, że nie może być też tak, że wiesz, jest jakiś turbobangerowy bit i jakaś taka historia mocno rozkminkowa na tekście. Chyba, że ktoś to zrobi tak, że po prostu mnie to przekona. Natomiast nie wartościuje, wiesz. Są to zupełnie inne etapy, bo ja się zajmuję też jednym i drugim, także to są to dla mnie zupełnie inne etapy produkcji. Na przykład nie potrafiłbym usiąść, nie wiem, zrobić beat, napisać tekst. W inne dni robię bity, w inne dni piszę teksty, więc to są jakby zupełnie odrębne rzeczy. A choćbyś bardzo chciał, ja idę swoją drogą wciąż ten sam. Nie zatrzymasz, bo nie zatrzyma nic. Ja twardo wciąż przed siebie będę iść. Występy artystów poprzedzały taneczne akrobacje w wykonaniu tancerzy zrzeszonych w Kętrzyńskim Centrum Kultury. Główną gwiazdą wieczoru był Donatan i Kleo. Okay.
męska krew, to jest ta urodza i dziek. My wiemy jak, my wiemy jak. W tej chwili promujemy nasz album Hiperchimera, jakby jeżdżąc, jesteśmy jakby cały czas permanentnie w trasie, po całej Polsce jeździmy i nie tylko. Więc na tym etapie zakończyliśmy taką naszą wspólną współpracę nad albumem i obecnie pracujemy nad osobnymi projektami, ale nadal razem koncertujemy i zabawiamy publiczność wspólnie.